Jak wrażenia po pierwszych treningach? Bardzo pozytywne. Od samego początku, jak zaczęliśmy pracować z zespołem i przekazywać nasz pomysł na kolejne treningi, na kolejne sesje treningowe, widać duże zaangażowanie i akceptację zespołu. To jest bardzo ważne, że zawodnicy, i to chcę podkreślić, nie tylko młodzi, ale cała kadra zespołu stara się zrozumieć nie tylko, jakie ćwiczenie wykonujemy, ale w szczególności po co ono jest, do czego ma służyć i co my chcemy z tym osiągnąć. To jest bardzo ważne, bo dzisiejsza piłka to jest wiele elementów, tak? To jest to, co widzimy, ale i też to, co się wydarzy. Jak gdyby, jak ci chłopcy się rozwijają, jak szybko kojarzą, to jest istotne w treningu i cieszę się niezmiernie, że widać chęć rozwoju tych zawodników. Ale tutaj też nie tylko chciałem podkreślić zespół, ale to, co się dzieje wokół zespołu, czyli ludzi, którzy mają wpływ na zespół. Widać, że i to czujemy to wszyscy, że widać ogromne chęci, żeby w Lublecie Termalice było lepiej, żeby Termalika zmieniła takie oblicze zespołu, że mam jakiś pomysł, chcemy go zrealizować. Nie wszystko nam wychodzi, bo to w sporcie jest zrozumiałe, że zawsze ta rywalizacja istnieje, ale te niedociągnięcia, które mamy, chcemy poświęceniem, wolą walki i charakterem niwelować. I to jest dla nas bardzo ważne. Czy już trener wie, na kim chciałby opierać grę zespołu i jak rozwiązać problem indolencji strzeleckiej u graczy ofensywnych? Tutaj przez ten okres, w którym pracujemy, kładziemy główny akcent na zespół. Na to, żeby praca w zespole była zbalansowana, żeby ten balans pomiędzy ofensywą i obroną wpływał na to, że wszyscy bronimy, ale również wszyscy atakujemy. W momencie, gdy nie mamy jednego, dwóch zawodników, którzy w cudzysłowie z łatwością strzelają bramki, musimy ten akcent rozłożyć na większą ilość zawodników i to staramy się wprowadzić w cykl treningowy. Ale ja za krótko jestem, żeby też powiedzieć i za krótko przyglądam się tym zawodnikom, tak naprawdę nie poprzez relacje meczowe, relacje telewizyjne, tak jak było prędzej, tylko tak naprawdę ja wcale nie uważam, że ci chłopcy nie potrafią strzelać bramek. Coś się wydarzyło takiego, nad tymi rzeczami my teraz pracujemy i to będziemy mocno akcentowali, że patrząc na przykład na treningi, gdzie główny akcent kładziemy na zdobywanie bramek, ja tu widzę dużo możliwości u tych zawodników i oczywiście jest to proces jak gdyby, gdzie pewne rzeczy musimy powtarzać, praca nie tylko jak gdyby indywidualnie i całej formacji na tym, żeby strzelać większą ilość bramek i to jest istotne, ale wydaje mi się, że i indywidualnie i zespołowo mamy duże możliwości, żeby na pewno grać bardziej do przodu, bardziej widowiskowo i strzelać więcej bramek. Czy myśli Pan, że zespół powalczy o baraże? My dzisiaj, i to też przekazałem zespołowi, jesteśmy skoncentrowani i sfiksowani na kolejnym meczu, który nas czeka. On jest dla nas bardzo ważny po tych paru meczach, które nie do końca ułożyły się tak, jak wszyscy by tutaj w klubie oczekiwali. Ja uważam, że kluczem jest każdy kolejny mecz. Nie, wiadomo, że z tyłu głowy mamy tam cele dalsze, ale tutaj tak naprawdę trening oraz mecz pod Beskidziem, który nas czeka, jest tym elementem, na który kładziemy główny akcent w zajęciach i chcemy zrobić wszystko, żeby kibice patrzący na spotkanie widzieli zmianę w zespole i to nie tylko w pierwszej połowie, ale całościowo w meczu, a tego czasu nigdy nie jest za dużo, więc wykorzystujemy go maksymalnie, żeby przygotować się do sobotniego spotkania. Czy ma Pan pomysł na pierwszą jedenastkę? Zawsze w głowie, jak gdyby kończy się mecz, zaczyna nowy, już mamy różne wizje, jak mogliśmy inaczej rozgrywać spotkania, czy zbudowaliśmy dobrze skład. I przyjeżdżając również do Termaliki, na spotkanie z właścicielami oczywiście,
takie różne składy w głowie, w głowie każdy trener sobie układa, ja również i oczywiście. Natomiast tak naprawdę dla mnie kluczem są treningi, jest jak pracujemy, jest rywalizacja na treningach i ta maksyma, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, jesteś tak dobry jak twój trening, jest dla mnie bardzo ważna, bo wpajam zawodnikom, że na treningu muszą pracować, bo każdy trening otwiera nowe możliwości dla mnie jako dla trenera i również dla zawodników. I przekładam to na mecz razem ze swoimi współpracownikami. Tak też przekazałem zespołowi, że chcemy pracować, że ta wzajemna rywalizacja na treningu jest kluczem w wyłonieniu jedenastki na mecz, bo uważam, że jeżeli w tygodniu wygrywam rywalizację z kolegą, to daję jak gdyby szansę zespołowi na osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Moja rola w tym wszystkim jest wybrać optymalną jedenastkę, żeby osiągnąć cel. W naszym wypadku jest to oczywiście zwycięstwo w danym meczu. Jakie są cele jeszcze na ten sezon? To jest tak, że oczywiście mamy z tyłu głowy i cały czas myślimy o pewnych rzeczach, które się wydarzą, ale na ten moment dla nas jest najważniejsze, żeby szczególnie po meczu z Resowią i po poprzednich meczach zrobić wszystko, żeby te kolejne spotkanie było inne. Ja myślę, to jest dla nas najważniejsze, żeby zagrać takie spotkanie, że wszyscy w klubie powiemy, kibice, że powiemy, widzimy zmiany. Widzimy zmianę w nastawieniu, widzimy zmianę mentalną, widzimy zmianę w budowaniu akcji. Oczywiście to jest proces, który z nas czeka. Ale to jest ważne, żeby te jednostki treningowe, które przeprowadzaliśmy, te rozmowy, które przeprowadziliśmy i pokazali, jak chcemy trenować, zasady, które przekazujemy zespołowi, na których chcemy bazować budowę zespołu, ściąganie nowych zawodników do klubu, profile, żeby pokazywać, że na tym pracujemy. I to jest jak gdyby dzisiaj nasz główny cel. Czy pan trener przyszedł do Bruk Betu Termaliki wraz ze swoim sztabem? Korzystam zawsze w pierwszej kolejności również z trenerów, którzy są na miejscu, bo to jest ważne, żeby była kontynuacja i ciągłość. Natomiast oczywiście, jeżeli chcemy zrobić cele bardzo szybko, nieodzowne jest jak gdyby współpraca z trenerami, którzy ze mną już pracowali. Wraz ze mną przyszło tutaj na wsparcie trener Marek Kasprzyk, który będzie drugim trenerem. Trener Wojciech Groszczyk, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne. Oraz trener Norbert Brader, który będzie odpowiadał za strefę psychomotoryczną. Czy pan postawi na młodzież czy na naszych podstawowych zawodników? Ja myślę, patrząc na treningi, że Termalika sprzed lat, a Termalika obecna, jak zresztą widzimy, to jest całkiem inna twarz i całkowicie inne oblicze. Naprawdę, to wchodząc do szatni, wiele, wiele młodych twarzy, które chcą coś osiągnąć, które też jak gdyby widzą sens i nadzieję w tym, co się dzieje obecnie w klubie. I to ogromnie cieszy, że tak wielu młodych piłkarzy zdolnych jest w klubie. Natomiast rewolucja nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja myślę, że mamy przed sobą jasno sprecyzowane to, co chcemy osiągnąć w najbliższych spotkaniach. Jest to na pewno proces, jakby mnie pan pytał. Jest to proces treningu i w późniejszym etapie rozliczeń, co chcieliśmy zrobić, jak to zrobiliśmy i do czego dążymy. Więc ja uważam, że na ten moment najlepsze, co możemy zrobić, to jest rywalizować z sobą na treningach, żeby wywalczyć miejsce podstawowe 11, a w konsekwencji zrobić wszystko, żeby ci, którzy wyjdą na spotkanie i również ci, którzy wejdą w drugiej połowie, pokazali inną twarz, bardziej dynamiczną, bardziej grającą do przodu, stwarzającą większą ilość sytuacji, tak żeby trybuny się zapełniły, żeby ta gra była dynamiczna, o tutaj tak jak widzimy z tyłu,
ile zaangażowania, ile chęci walki. My to musimy wszystko przełożyć na pierwszy zespół, żeby pokazać, że zasługujemy na to, żeby w konsekwencji wygrywać spotkania. Co pana przekonało, by zostać trenerem w Niecieczy? Wie pan co, przyjeżdżając tutaj, zawsze jak gdyby wchodząc na stadion, sam stadion widziałem, tak? Natomiast jak państwo Witkowcy zadzwonili i zaproponowali spotkanie, nie ukrywam, że przyjechałem i przeszedłem się po obiektach Brubetu i nie ukrywam, że dla mnie jako trenera to jest bardzo istotne, bo jeżeli planujemy rozwój, jeżeli planujemy rozwijanie naszych zawodników, kluczowa jest baza. Ja jako trener tutaj mam wiele możliwości do rozwoju. Naprawdę nie koliduje mi tutaj nic i wiem, że swój czas mogę bardzo dobrze spożytkować na tym, żeby zawodnicy tak krótkim odstępie czasu dali sobie szansę na rozwinięcie swoich umiejętności. Takim drugim też na pewno argumentem dla mnie ważnym była determinacja właścicieli, jak są, żeby klub się cały czas rozwijał, był lepszy, żeby był lepiej spostrzegany, żeby był lepiej kojarzony. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo to stanowi, że wszyscy razem chcemy, żeby osiągać wspólnie wyniki adekwatne do możliwości. Wszyscy lubimy anegdoty z szatni. Proszę jakąś opowiedzieć. Może w późniejszym czasie, bo tak naprawdę myślę, że anegdoty są ciekawe w momencie, jak nas dotyczą. Jestem tu zbyt krótko, nic takiego jeszcze się nie wydarzyło, żeby to opisywać w formie anegdoty, ale na pewno obiecuję, że w późniejszym czasie, jeżeli będą takowe, to na pewno bardzo chętnie się nimi podzielę. Jakim systemem będziemy teraz grać? Trójką czy czwórką obrońców? System jest istotny. Do tej pory zespół grał czwórką. Nie ukrywam, że jest możliwość też gry trójką. Natomiast dla mnie ważniejsze są zasady poruszania na boisko. I to zarówno w defensywie, i to zaczęliśmy przekazywać zespołowi, ale również w ofensywie. Pracujemy również nad rzeczami takimi, które mają wpływ na to, żeby zawodnicy lepiej się czuli na boisku, żeby dane sytuacje lepiej rozwiązywali, z większą korzyścią do zespołu. Mam tu na myśli ustawienie, zarówno jeśli chodzi o indywidualne na boisku, ale i również formacyjne. Gdy kończymy sytuację, ustawienie w polu karnym, ale i również gdy bronimy jako cały zespół w naszym polu karnym. I ta wzajemna współpraca, na tym teraz dużo czasu poświęcamy i mam nadzieję, że już w najbliższym meczu będziemy mogli zaobserwować tego efekty. Jak się panu podoba klub, obiekty i atmosfera? Myślę, że to, co się za mną dzieje, jest najlepszą odpowiedzią. Tak naprawdę przychodząc rano do klubu, można zauważyć, że klub żyje, że cały czas w tym klubie trwa praca nad tym, żeby klub był lepszy, ciekawszy, bardziej interesujący. I to tak naprawdę na każdym poziomie, tak? To, co mówiłem o infrastrukturze, naprawdę wiele dbałości o to, by zawodnicy mieli dobre instrumenty, bym powiedział, do tego, by się rozwijać. Bardzo dobra praca z młodzieżą, co bardzo mnie, nie ukrywam, cieszy. I to wszystko, co się dzieje wokół klubu, bardzo pozytywna atmosfera, zaczynając to, co wspominałem, od samej góry, od właścicieli, którzy cały czas dążą do tego, żeby klub był, cały czas się rozwijał, żeby nie stał w miejscu, żeby nie patrzeć na to, co się wydarzyło, ile się tu wydarzyło, ale cały czas, żeby klub był spostrzegany w dobrym świetle. Na pewno to są też takie rzeczy, które bardzo zachęcają szczególnie młodych zawodników do tego, by przyjść tutaj, rozwinąć się, zakontraktować się, bo są szansą na to, by grać na dobrym poziomie, dostać się do reprezentacji, bo jak mówimy, mamy przedstawicieli w reprezentacjach, a mamy nadzieję, że to nie tylko będą grupy młodzieżowe jeszcze w szerszym zakresie, ale i również jeszcze dalej patrząc, marzeniem każdego piłkarza jest, żeby również zagrać w reprezentacji.
jaką najdłuższą trasę udało się panu pokonać na skiturach w tym sezonie? A czy to, kto zadaje te pytanie? Bo tak, bardzo lubię. Maciej Węgrzkiewicz. No to pozdrowienia, natomiast tak, nie ukrywam, że bardzo lubię góry, dużo czasu tam spędzam. Bardzo dobrze to wpływa na to, na patrzenie na pewne rzeczy z dystansem. A skitury oczywiście to jest moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu wraz z rodziną, ze znajomymi. Zachęcam zresztą, bo mamy wspaniałe, piękne góry, coraz lepsze trasy. Więc tak jak pan widzi, samo pytanie powoduje, że gdzieś tam już widzę siebie wchodzącego, ale na ten moment oczywiście musimy to odłożyć na bok, bo główne to, na co się koncentrujemy wszyscy w klubie, to jest nad przygotowaniem do tego spotkania, które nas czeka, oraz do bardzo ważnych kolejnych.